Czas na relaks z telewizją. Szanowni Państwo, niestety, ale w Norwegii odkryto kolejnego zjeba. Jest to niejaka Kristen, która nauczyła się biegać i skakać jak koń i od teraz tak zapierdala do roboty w fabryce azbestu codziennie po kilkadziesiąt kilometrów. Okej. To chyba już na dzisiaj telewizji starczy. Wyobraźcie sobie czysto hipotetyczną sytuację, że Ziemię odwiedza obca cywilizacja, która stwierdza, że nasz glob stał się na tyle zaawansowany technologicznie, że użyczą nam napędu nadświetlnego i przed nami galaktyka, cała galaktyka stanie otworem. I ci tych dwóch typów zielonych siedzi w tym stateczku, przylatują na tą Ziemię i tam mówią, no to zobaczmy, jak tam ci Ziemianie żyją i tam patrzą na ten monitorek. I widzą to. Przecież oni tam od razu stwierdzą, kurwa, co za zjeby. W najlepszym wypadku zawrócą, odlecą i już nigdy nie wrócą. W najgorszym nasza planeta będzie się nadawała do natychmiastowej utylizacji jako zagrożenie i wylęgarnia totalnych zjebów. Dzięki, Kristen. Ja! Podziękowania dla patronów, to dzięki waszemu wsparciu kolejne Zagrajmy w Krapa wjeżdża na kanał. Minęło 6 lat, od kiedy pojawiła się pierwsza gra o koniach. Przez te 6 lat w końcu udało mi się przywrócić delikatną równowagę psychiczną i postanowiłem spróbować jeszcze raz, tym razem coś innego, bardziej zaawansowanego. PlayStation 4 to fantastyczna konsola, dom takich miazgatorów jak ta gra o tym łysym w sandałach, o tych jakichś takich robotach z kółkiem od kluczy wbitym w czachę, czy ten taki, taka gra o tym psychopacie, co szuka skarbów i morduje całą populację jakiejś wyspy w imię znalezienia tam złotego kolczyka. A, no i jest jeszcze moje stajnie Życie z koniami. Gra dla zjebów i koniar, które codziennie rano zapierdalają na czworakach po plaży, żrą owiec i srają na ulicy. To dla was. Na początku wybieramy naszego hipka. Sami możemy go stworzyć z zupełnie tam niezrozumiałych dla mnie suwaków, gdzie możesz wybrać płeć tylko z dwóch dostępnych. Skandal! To jest kurwa skandal! Wybrać jego kolor włosów i ubranie. Mojego hipka nazwałem Melepeta, bo mam wrażenie, że przez całą grę raczej nie zarucha. Przynajmniej nic z gatunku ludzkiego. No i dodajemy sobie pierwszego konia. Mojego nazwałem Ogur. I wbijamy do naszej stajni, w której spędzimy, kurwa, kilkanaście, jeśli nie jebane, kilkadziesiąt godzin. Jedziemy z koksem. Pamiętacie wypasione gry na PlayStation 4? W 4K? Kurwa, zerknijcie na to gówno. Jak można wydać takie chujstwo na generację konsol, na której działał God of War czy Uncharted 4? Jak można być takim lujem i upierdolić coś tak niemożebnie brzydkiego? Mało, autorzy założyli, że chuj, konsola nie udźwignie ich artystycznej wizji i dojebali level of detail na kilka metrów przed nami, na lokacji, która wzdłuż i wszerz ma może jakieś 100 metrów. Nawet obrazek początkowy nie jest w 1080p, tylko wygląda, jakby ktoś go pobrał z internetu w jakiejś gównianej jakości i wrzucił. No jak tak można, jak można być takim lujem, aby zrobić coś takiego? Jak się zapewne domyślacie, gówno wypływające z tej produkcji sięga o wiele głębiej. Oj, sięga. Celem gry, Matko Bosko, jest rozbudowa stajni i przywrócenie jej dawnego blasku. Aby to zrobić, musisz kupować konie, masować konie, tak,
nie przesłyszeliście się, sprzątać końskie gówno, wyciągać gówno z kopyt, odkurzać konie, łączyć konie, sprzedawać konie, poić konie, karmić konie, jeździć na koniach, obciągać koniom. A nie, nie, to nie. Wszystko kręci się wokół jebanych koni i Melepeta jest tak oddany sprawie, że aż mi go żal. A, jeszcze możesz upgrade'ować naszą stadninę za ciężko zarobiony hajs, żeby mieć jeszcze więcej kurwa koni. No właśnie, hajs. Pełni tutaj ważną rolę. Bez hajsu nic nie zrobisz. No, jest kilka możliwości jego zarabiania, ale na początku możesz tylko trenować. Co trenować? Konie kurwa, trenować konie! W zajebistej minigierce, którą pewnie wymyśliła jakaś biegająca na czworakach koniara podczas srania w drodze na morskie oko. Zacznijmy od tego, że na samym początku za chuja nie wiesz, co robisz, choć zasada jest prosta. Koń biega w kółko jak pojebany, a ty musisz zatrzymać go na kwadracie. Okręgi są 3 i koń musi jeszcze zmieniać okręgi, raz zatrzymać się na zewnętrznym, raz na wewnętrznym, a raz na środkowym. No i trzeba go zatrzymać od 4 do 8 razy. Każda porażka, a mamy ich 3, powoduje, że koń ma to coraz bardziej w dupie. Zaczynasz. Koń robi co chce. Nie ma znaczenia, wychylasz gałę, aby przeszedł na inne kółko, chuj. Chcesz zawrócić konia? Czasami w eleganckiej animacji koń zawraca. Czasami biegnie, czasami chodzi. Nie zrozumiesz zasad, dopóki ci ich nie wyjaśnię. A pamiętaj, że musisz grać w tą debilną grę, aby zdobyć hajs na kolejne wspaniałości. Okej, jaki jest tutaj problem? Koń nie działa tak, że od razu reaguje na rozkaz. Nie. Do końskiego mózgu komendy są wypuszczane w Cobolu, który był konwertowany z Turbo Pascala, a ten z C+, a ten z Assemblera, który na samym początku był pisany po mandaryńsku. Więc to trwa. Oznacza to, że wydajesz komendę, a koń po 3 sekundach wykona rozkaz. Ot i cała tajemnica. Teraz, jak to wiesz, otworzyłem ci wielki wór z hajsem. Diluj z tym. Po kilkunastu fantastycznych grach z koniem zapierdalającym w kółko masz dość. I tego konia, i tej gry, i koniar, którym chętnie byś batem przesmagał dupsko i wbił w cielsko ostrogę, ujeżdżając je na wielkiej pardubickiej. No ale masz też troszkę hajsu, aby coś z nim zrobić. Ale to za moment. Gra ma cykl dniowy. Ale nie podniecaj się. Usiądź. Spokojnie. Nie to, że zmienia się dzień w noc i tak dalej. Nie. Melepeta funkcjonuje od 8 do 18 i przez ten czas możesz sobie robić różne rzeczy. Zaczynasz dzień bez śniadania, bez wysrania się, tylko wstajesz w zwyra i zapierdalasz do koni. Dajesz im żreć z 3 dostępnych gówien i teraz moja ulubiona część, czyli czyszczenie koni, bo przez noc widocznie konie tarzają się we własnych gównach albo nie wiem co. I to czyszczenie bezczelnie nazwano minigrom. O ja pierdolę, nie mogę po prostu nic powiedzieć na tak chamskie, kardynalne kłamstwo. Minigra, kurwa. Czyszczenie konia polega na, kurwa, czyszczeniu konia. Minigra, w której sterujesz szczotką i czyścisz konia. Nic nie naciskasz, tylko mozolnie zapierdalasz szczotą jak jakiś zjeb. Widzisz ten górny pasek? Musi zejść do zera. Wolno, co? Całe szczęście, masz drugą szczotę turbo, która robi to szybciej. Istnienie tej wolnej szczoty jest tajemnicą, ale pewnie typowa wytrawna koniara, wiecie, taka co ciągnie na czworakach wóz z sianem na dożynkach, będzie zapierdalała właśnie tą wolną szczotą, to dla niej jest to zrobione. Jak konia oczyścisz, to wzrośnie jego zaufanie, bo jak spotkasz koniarę, która sobie beztrosko zapierdala na czworakach po łące, to podejdź do niej i przejedź jej szczotą z drucianymi włosami po rowie. I wtedy wzrośnie jej zaufanie do ciebie. Możesz też jej tam dać kostkę cukru, a potem, nie wiem, ujeżdżać do woli. Potem kolejna minigra. Ja pierdolę, aż mi to przez gardło nie chce przejść. Czyli czyszczenie kopyt z gówna. I teraz masz jakieś takie urządzenie, że jedną stroną wyciągasz kamory z kopyta, a drugą szorujesz z gówna. Niestety nie ma tu szczoty turbo, więc zapierdalasz to dłuższy czas, a to dopiero jedno kopyto. A czy ty w ogóle wiesz, ile koń ma kopyt? No właśnie, więc trwa to w chuj. Pół biedy jak masz jednego konia, ale co jeśli będziesz miał ich 8?
Czy nie będzie ci szkoda twojego żałosnego życia na czyszczenie 32 kopyt? Mógłbyś w tym czasie zrobić coś pożytecznego, nie wiem, wysrać się albo coś innego. Potem, jak odłożysz hajs, to możesz kupić szlaucha i konia lać wodą. Nie jest szybciej, czy bardziej zajebiście, jest inaczej, więc sobie po prostu uprzyjemniasz swoje nudne życie tym właśnie fajnym featurem. Dobra, konie napojone, wymyte, wyciągnięte mają gówno z zębów, co teraz? No w zasadzie jesteś za biedny, aby cokolwiek, więc zapierdalasz dalej minigierki z bieganiem, aby zebrać hajs. I tak przez kilka dni wstajesz rano, ogarniasz konie, minigierki i idziesz spać. Jak zbierzesz trochę hajsu, możesz kupić sobie coś nowego, a wybory są w zasadzie no nieograniczone, czyli w sumie 4. Możesz rozbudować stajnię na więcej koniuchów i jeśli jesteś pojebany, to zrobisz właśnie to. Możesz otworzyć dom gościnny, gdzie będą przybywać inne podobne do ciebie zjeby na wakacje z koniami i będą za to płacić hajs. Możesz otworzyć klinikę dla koni albo centrum krzyżowania koniuchów. I protip ode mnie. Otwórz klinikę. Błagam, zrób to, zanim jeszcze nie zawinęli cię w kaftan i nie masz wokoło siebie gumowych ścian. Klinika to miejsce, gdzie masujesz konia. I kolejna zajebista minigierka. Tylko ta trwa całe szczęście kilka sekund, a hajs się zgadza. Ot, musisz znaleźć, gdzie koń chce być masowany. I nie, nie zawsze jest to miejsce pomiędzy tylnymi odnóżami. I trzymasz guzior na padzie i zmniejsza się takie kółko u góry. Jak się wyzeruje, wymasowałeś konia, inkasujesz hajs i możesz robić następnego masaża. Dobre jest to, że w bardzo szybkim czasie stajesz się jebanym koniarskim krezusem z worami hajsu. Ja nawet powiem wam szczerze, że tak sobie myślałem. A może pierdolność to wszystko i otworzyć w Łodzi masaż koni? Bez użerania się z YouTube'em, hejterami. 2 dni bym sobie kupił jakieś Porsche albo nawet lepiej Mitsubishi Space Stara i wyjebał w szaloną podróż do Pabianic, wydawać hajs jak pojebion. Marzenia. No dobra, nie wspomniałem jeszcze o jednej zajebistej minigierce. Ujeżdżanie koni. Tutaj zjebali po całości. Aby ujeżdżać konia, musisz najpierw dać mu żreć, zaufanie musi być wysokie, więc musisz masować mu pałę długo i namiętnie. Następnie musisz wziąć siodło i z siodłem do konia, potem konia wyprowadzić ze stajni i iść do drogowskazu i wybrać opcję praktyka. I mamy tor przeszkód, koń zapierdala sam, a ty musisz tylko skakać i wszystko byłoby spoko, gdyby nie to, że koń ma swoją wytrzymałość, której nie zrozumiałem przez całą kurwa grę. Ot po prostu w pewnym momencie nie chce jechać i w zasadzie sobie idzie. Przez co cały wyścig trwa w chuj czasu. Próbowałem raz zwiększać prędkość, raz zmniejszać, ni chuja. W tym samym momencie zwalnia i chuj. A najlepsze jest to, że aby koń miał dobrego skilla, musisz przejechać tą trasę 3 razy. Pomyśl, jak masz 8 koni, co tu się odpierdala. Skill jest ważny, aby wziąć udział w wyścigu, który odbywa się co niedziela. I teraz, nie możesz sobie cwaniakować i próbować wyścigu w poniedziałek. Musisz zapierdalać cały tydzień, aby w niedzielę wreszcie móc wziąć udział w wyścigu. Za pierwszym razem nie wiedziałem tego i olałem temat, jakie było moje zdziwienie, gdy w poniedziałek okazało się, że muszę harować kolejne 7 dni, aby sobie odpalić wyścig. Chuj! Zacisnąłem zęby, poiłem konie, masowałem konie, wszystko kurwa robiłem. Dzień wyścigu, idę z koniem na zawody, nie mogę, bo skill za mały. Kurwa, przecież miałem skilla pełnego wcześniej. Jebanym koniem jeździłem w kółko 3 razy, skill był na maksie. Okazało się, że jak nie jeździsz koniem przez ten tydzień wcześniej, to jego skill się zmniejsza. Pomyślisz, no i chuj, jedna praktyka i jedziesz na zawody. Właśnie nie. Jest tak, że w dzień zawodów gra nie przepuści cię na praktykę, więc musisz znowu cały tydzień zapierdalać, aby w niedzielę spróbować wyścigu i pamiętać, aby skill był dobry i zaufanie. Co za kurwa okrutna gra. Zapytasz, po chuj ci te wyścigi?
No są one ważne, aby twoja śmierdząca końskimi żygami stajnia zyskała kolejną gwiazdkę. Im więcej gwiazdek, tym więcej książek możesz sobie kupić i zarabiać więcej na masowaniu końskich pał. Także, no jest to zamknięte koło. Pewnego dnia Melepeta wstał i pojawił się komunikat, który zmroził mi krew w żyłach. Ogór jest chory. Ja pierdolę. Jeszcze tego brakowało, więc zamawiasz z interneta leki i poisz nimi ogóra. Niestety możesz tylko dać mu lek raz na dzień, więc jak jest sobota, a jutro jest wyścig, jesteś w dupie, bo chorym koniem nie można zapierdalać. Co prawda, możesz kupić nowego konia, ale zanim go wyskilujesz, umyjesz, odgównisz, to i tak nie zdążysz, więc widmo spędzenia kolejnego tygodnia z końskimi szczynami pojawiło mi się przed oczyma. Okej, zostawmy to. Możesz kupić sobie jeszcze domek, aby zjeby przyjeżdżały i zostawiały hajs za to, że dasz im się pobawić końskimi gbobkami. Kupujesz i to jest jakby pierwszy z kilku upgrade'ów, których tak w zasadzie wizualnie nie widać. A każdy kolejny kosztuje o 1000 drożej. Teraz dam ci przykład. Na przykład domek czwartego poziomu kosztuje 4000 coin dolarów. Na jednej minigierce z bieganiem zarabiasz na przykład 70. Ale jeśli masz masowanie konia, no to tam płacą 140, tam 200 coin dolarów. Więc masz już pełen obraz, ile trzeba zapierdalać. A nadal pamiętaj, że jeszcze trzeba konie umyć i wyciągać im gówno z kopyt. A, no i pracować nad ich skillem. Masz już pełen obraz? No nie masz, bo jeszcze nie wszystko powiedziałem. W sklepie internetowym możesz jeszcze kupić wdzianka dla Melepety, owies, leki, no i też te właśnie nowe konie. Nowe konie to kręcenie bata na swoją dupę, bo trzeba będzie przy nich zapierdalać. Ale dzięki temu otworzysz też rozmnażalnię koni i kolejną pasjonującą minigierkę. Tam też za hajs możesz komuś zrobić krzyżówkę, jaką sobie życzy. Ale aby to zrobić, musisz mieć tak naprawdę więcej koni, niż kiedykolwiek będziesz miał w stajni, bo ciężko dobrać je tak koniuchy, aby procentowo uzyskać satysfakcjonujący wynik. Z jednym koniem to tylko dzięki szczęściu koniarza może ci się raz udać. W zasadzie jest to chyba jeszcze szybszy sposób zarobienia hajsu, ale to, czy z tych koni, które masz, uda się zmontować jebanego konia, który chce jakiś typ, to przypadek, tak 50 na 50. Możesz sobie też dla siebie wyhodować konia, ale ten koń to jest jakiś kurwa jebany cyborg, bo jest w osobnej stajence i nie trzeba go karmić. Jedynie możesz go trenować w lubianej przez wszystkich minigierce. Jak go wytresujesz, możesz go sprzedać. Ceny są takie. Jeden trening podnosi jego cenę o 50 koń dolarów. Więc jakbyś chciał go sprzedać, nie wiem, za 2000, jest to cena za dobrego konia ze sklepu netowego, to sam zrozumiesz, ile trzeba się z tym gównem męczyć. No dobra. Teraz to wszystko, co ci powiedziałem, kurwa, do tej pory się powtarza. Non stop. Jak spędzisz 10 tygodni w swojej stajni, dostaniesz srebrne trofeum, ale nie bądź pazerny na trofki. Nie warto, ziom. Nie warto. Zastanawiam się, czy ktoś z twórców grał w te swoje kurwa wypociny. Nawet nie chce mi się omawiać grafiki, bo gra mnie obrzygała swoją artystyczną wizją. Dlaczego w ogóle ktoś pozwolił, aby ten syf wyszedł na światło dzienne? Czemu w kontroli jakości ktoś puścił to gówno dalej? Przecież to się nie godzi, kurwa. Jakby trzeba... Jakim trzeba być zjebem, aby w to grać? Ach, nie mam pytań. Twórcy powinni zapierdalać na galerze, kurwa, na czworakach. Druga gra o koniach i drugi raz takie gówno. Czy jest coś w ogóle, co naprawi wizerunek koniar na bardziej pozytywny? No nie kurwa sądzę.